Cześć, kochani, tu Agnieszka. Dzisiaj obiecany Wam film, obiecany dla Was, o kosmetykach chłodzących. Jako, że temperatury sięgają 30 stopni przez ostatnie dni, więc stwierdziłam, że jest to dobry moment, żeby Wam o tych kosmetykach opowiedzieć. Opowiem Wam, pokażę Wam to, czego ja używam, co mi się dobrze sprawdza. Niektóre rzeczy lepsze są, niektóre są troszkę słabsze, ale generalnie kosmetyki chłodzące dzisiaj wpadają na tapet, więc jeżeli potrzebujecie się schłodzić, jeżeli jesteście ciekawi, czym możecie to zrobić, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeśli film będzie się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. I słuchajcie, zaczniemy od czegoś, co chcę przetestować na twarzy, bo użyłam tego w zeszłym roku raz i stwierdziłam, że zostawiło mi kleistość na twarzy i później tego nie użyłam, ale dziś użyłam na dekolcie i też czuć, że coś jest, ale jest to w miarę do zniesienia. Pierwszy kosmetyk chłodzący, zaczniemy w ogóle od twarzy, bo mam kosmetyki chłodzące do twarzy. Pierwszy kosmetyk, który chcę Wam pokazać, to jest mgiełka polskiej marki Babo. I ja ją kupiłam w zeszłym roku, gdzieś pod koniec wakacji, bo obejrzałam sobie film Czarszki i ona tam ją zachwalała, że taka cudowna, że chłodzi, że wspaniała i tak dalej. No to kupiłam, mimo że to tanie nie jest tak naprawdę, ale akurat jak kupowałam, to była jakaś zniżka i pamiętam, że zapłaciłam około 50 zł. Nie wiem, ile to normalnie kosztuje. Orzeźwiająca mgiełka z malachitem, 12 miesięcy na zużycie, więc muszę ją zużyć do końca sierpnia, myślę, coś takiego. No i właśnie, użyłam jej wtedy i totalny zawód. Owszem, chłodzi, ale coś takiego dziwnego robi na twarzy i przetestujemy ją sobie teraz na twarzy po prostu. Zobaczymy. Troszkę pluje. Nie wiem, czy słyszycie, czy nie. Troszkę się spieniła tutaj. I w smaku jest bardzo miętowa. Jest bardzo miętowa w smaku. Trochę piecze mnie w oczy, ale do zniesienia. No bo tutaj mamy po prostu miętę. W jakim wydaniu? Poczekajcie, zobaczymy, czy tu jest skład. Bo tu chyba nie jest mentol, tylko mięta. Już zobaczymy. Mamy tak, wodę w składzie, sok z liści aloesu, glicerynę, czyli nawilżające. Już zobaczmy tutaj. Daria, sorry, że tak patrzę przy Was, ale menta, arvensis, leaf oil, czyli olejek z liści mięty. Nie jest to typowy mentol, który mamy w kosmetykach chłodzących, tylko właśnie olejek z liści mięty. Teraz będę czekała. No, czuć i w smaku tą miętę, i w zapachu. To jest taka mięta, taka naprawdę mięta i daje uczucie chłodzenia. Zdecydowanie daje uczucie chłodzenia, ale ja bym powiedziała, że to jest takie aż piekące troszkę. Jeszcze. Chcę jeszcze, więc chyba nie jest źle. Ale widzicie, no, spryskiwacz jest fatalny. Teraz już w ogóle przestał psikać. Tak, także tak. To jest mgiełka też z malachitem, z tego co widzę. Orzeźwiająca mgiełka z malachitem. Mamy tak, olejek eteryczny z mięty, no to po prostu. Naturalny kompleks z bazylii azjatyckiej, ostropestu plamistego oraz zielonej algi. Mamy tutaj ekstrakt z malachitu, ekstrakt z alg i sok z liści aloesu i pantenol. Więc generalnie ja bym powiedziała, że to raczej może się fajnie sprawdzić jako po prostu tonik do twarzy. Natomiast mamy tutaj 50 ml pojemności, no i tak jak mówię, około 50 zł za to zapłaciłam już na zniżce, więc jest to kosmetyk drogi i ja nie jestem do końca przekonana, czy on jest warty swojej ceny. Natomiast czuję, że mnie bardzo przyjemnie chłodzi, więc jeżeli chcę. Ale już nie psika. Widzicie? Do niczego jest spryskiwacz. Będę to musiała przelać po prostu gdzie indziej. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego, no to tutaj jest kosmetyk numer jeden chłodzący. Jeszcze mi się to wchłania, zobaczymy. Bardzo przyjemne chłodzenie. Powiem Wam, że jest bardzo przyjemne. I wciąż trwa. Dopiero pewnie jak to odparuję, to przestanie. To jeszcze sobie zobaczymy. Powiem Wam pod koniec, jak nie zapomnę. To był kosmetyk numer jeden do twarzy. Tak, mam ochotę się cała tym jeszcze raz napsikać. Więc nie jest źle. Powiem tak.
Druga, ale jest tłustość w tym, bo tutaj widzę, że mi poleciało na zakrętkę i były takie tłuste plamki. Druga rzecz, którą tutaj mam, słuchajcie, to jest maska do twarzy, która chłodzi. Która generalnie w swoim założeniu ma przywracać, obniżać temperaturę skóry twarzy. I mało kto chyba o tym mówi i mało kto o tej masce mówi, bo ona nie jest taka stricte, że będziecie czuły zimno na twarzy, ale rzeczywiście czuć takie relaksujące schłodzenie. Jest to maska koreańskiej marki Haimish Black Tea i generalnie z założenia jest to maska po prostu nawilżająca z czarną herbatą o takiej, ja wiem, sorbetowej konsystencji. Patrzcie, to jest taki matowy żelik. Jak widzicie, ja już ją prawie zużyłam, bo już od jakiegoś czasu jej używam. Bardzo dobrze nawilża twarz, rzeczywiście przyjemnie, dobrze się też łatwo zmywa. Ją się nakłada na 10 minut i po prostu zmywamy. Ładnie pachnie, herbatą. Trochę takim iced tea, ale jakby bez cukru. Bardzo przyjemna maska, no i właśnie, ona obniża temperaturę skóry, przez co też działa dobroczynnie na samą skórę naszej twarzy, ale daje efekt takiego, właśnie nie tyle takiego hiperschłodzenia, jakby mięta była, bo tutaj nie ma chyba mentolu, tylko właśnie takie, że ta twarz jest po prostu trochę chłodniejsza. To Wam chciałam też polecić właśnie ze względu na to działanie. Bardzo fajna maska. Ja osobiście najbardziej jednak lubię maskę z Some By Me, taką nawilżającą. Teraz to jest mój numer jeden, o żelowej konsystencji. Ale ta jest numerem dwa. Przede wszystkim bardzo dobrze nawilża. Jak potrzebujecie maski nawilżającej, ja zawsze ją robię tak. Jak wieczorem robię retinoidy, to rano nakładam na 10 minut tę maskę po prostu. I później też nakładam ją dzień przed zrobieniem retinoidów. Tak, Także to w moim, że tak powiem, systemie pielęgnacji. Bardzo fajny kosmetyk. Nie pamiętam, gdzie ją kupiłam, ale na YesStyle'u spokojnie ją dostaniecie. Z tego, co kojarzę, ona jest dostępna. Także Haimish, koreańska marka, bardzo fajna rzecz. I kolejne kosmetyki, słuchajcie. Jeżeli chodzi o kąpiel, tak naprawdę pójdziemy w stronę kąpieli może. To ja już Wam pokazywałam w ulubieńcach. Akurat ja tutaj mam jeszcze stare opakowanie, starą szatę graficzną, teraz to opakowanie jest matowe, nie takie metaliczne. Jest to marka Rituals, Ritual of Karma i to jest chłodzący żel pod prysznic. To jest bóstwo. To jest rewelacyjny żel pod prysznic. Małe pojemności możecie wypróbować. Teraz są chyba na jakieś przecenie, o ile dobrze kojarzę. Chociaż nie, z tego nie ma małych pojemności. To nie, przepraszam, z czym innym mi się pomyliło. W każdym razie, no, jest to żel pod prysznic, który zawiera mentol i naprawdę chłodzi. Jak na przykład polejecie się wodą, namoczycie gąbkę, nałożycie ten żel, zaczynacie się myć, nie lejecie wody, tylko zaczynacie się myć, to już czujecie to chłodzenie, już czujecie. A jak się opłuczecie, to wtedy jest naprawdę mocno chłodzi, fajnie chłodzi. I ja zazwyczaj po żelu pod prysznic nakładam jakiś balsam do ciała, czy krem do ciała, ale zanim to zrobię, załóżmy, że robię jeszcze jakieś inne rzeczy, żeby poczuć jeszcze ten chłód, to on dobry czas trzyma ten chłód na skórze. Także bardzo fajny kosmetyk. Pachnie typowym Ritual of Karma, czyli zapach czego to jest tak naprawdę? Aloes i biała herbata tutaj jest. O, tam była czarna, tu jest biała. Bardzo przyjemny, delikatny jest ten zapach, ale jest przełamany właśnie mentolem jeszcze. Ten klasyczny Ritual of Karma przełamany miętką, mentolem. Także bardzo fajna rzecz, serdecznie Wam polecam. I słuchajcie, jest jeszcze seria teraz w The Body Shop, również schłodząca, również z mentolem. Tak, i jest to seria Peppermint. Ja ten żel pod prysznic kupiłam jakiś czas temu już i nie wiedziałam, że to jest seria z mentolem, ale co roku jakaś seria taka chłodząca z The Body Shop jest. I właśnie wpisałam sobie The Body Shop chłodzące coś tam, nie? I mi wyskoczyła ta seria. I tak popatrzyłam, przytargałam tą butelkę gdzieś tam z zapasów. Patrzę, rzeczywiście w składzie jest mentol. Ja tego jeszcze nie używałam. Także jest cała seria teraz The Body Shop Peppermint. Tam jest chyba balsam do ciała taki w tubce, czy krem do ciała, chłodzący też. Jest coś tam jeszcze. Jest ten żel pod prysznic i jak ma mentol, to będzie chłodzić. I jak znam Body Shop, to będzie dobrze chłodzić. I to jest zapach mięty pieprzowej. To jest zapach taki, jakbyście roztarli miętę w dłoniach. Taką po prostu miętę w dłoniach, więc albo na przykład jak są takie
ciastka, że macie takie ciemne ciastko i takie, w takich, kurczę, nie wiem jak one się nazywają, takie cieniutkie ciasteczka w takich ciemnozielonych, prostokątnych opakowaniach, to tam jest miętowy jakby taki farszyk w środku i to pachnie tak, jak smakuje tam ten farszyk, jak smakuje ta masa. Dokładnie tak. Nie jest to może zapach, który idealnie mi pasuje jakoś hiper super. I na przykład nie zniosłabym chyba kremu czy tam balsamu do ciała, mimo żeby chłodził o tym zapachu. Ale jest, jak coś, to daje znać, że jest ta seria. Natomiast ja mam jeszcze dwa kosmetyki ze starej serii i one naprawdę doskonale chłodzą, więc jeżeli jest na przykład jogurt czy tam balsam do ciała chłodzący właśnie z tej serii Peppermint, to on może... Czekajcie, bo mam sierściucha pewnie kociego. To on może rewelacyjnie chłodzić, bo ja używam w tym momencie, już kończę, a kocham, a to jest stara seria i to jeszcze kupiłam gdzieś na jakiejś zniżce, jak wróciło rok później czy 2 lata później. Cool cucumber, słuchajcie, chłodny oguraz, jakkolwiek to brzmi. Widzicie, ja tutaj mam resztkę dosłownie na dwa użycia i mam jogurty do ciała. Jogurty do ciała z The Body Shopu genialnie się wchłaniają i te chłodzące naprawdę chłodzą na długo i tak chłodzą mocno, przynajmniej ten. Miałam też balsam do ciała z tej serii, czy tam krem do ciała, nie wiem jak oni to nazywają, czy masło do ciała kilka lat temu, a później właśnie jak zobaczyłam, że wróciły jakieś pojedyncze sztuki gdzieś też na jakąś wyprzedaż, pamiętam, no właśnie chyba z rok temu albo 2 lata temu, to kupiłam i żałuję, że kupiłam tylko jedno opakowanie. To jest zapach ogórka przełamany bardzo mocną też taką nutą mentolu, miętą. Piękny, cudowny, orzeźwiający i rewelacyjnie chłodzący. Dlatego Wam je pokazuję. Mimo, że to dostępne nie jest, to Wam pokazuję po prostu też to, czego używam. A tutaj już mam otwarte już kolejne. I to jest seria, która była jeszcze w zeszłym roku. Refreshing Passion Fruit. Więc tak sobie pomyślałam, że jeżeli na przykład ten ogórek wrócił po jakimś czasie, to może to też na jakiś outlet Wam wrócić. Jakby co, to też jest seria chłodząca. Tutaj mamy Passiflorę po prostu. Więc mamy taki mocno marakujowy zapach. Też przełamany mentolem. Tego jeszcze nie używałam, będę używała no, 3-4 dni dopiero. Także ja mam zapasik, więc tutaj mięta pieprzowa mi niepotrzebna, ale jak coś, to zwracam Wam uwagę właśnie, że na Body Shopie co roku takie rzeczy są. Kolejna rzecz... Czekajcie, znowu muszę się pomyśleć. Ja nie wiem, co z tym futrzakami moimi. Kiro mi się zaczął strasznie, strasznie ten kłaczki zrzucać, bo jest bardzo gorąco. One generalnie leżą tu jak trupy. Maciek na płytkach w korytarzu, żeby się chłodzić, jak Kirosław też gdzieś tutaj na łóżku teraz. I kolejna rzecz, tu też mam zapas, ale to jest w regularnej sprzedaży. To jest peeling do ciała, który też Wam już pokazywałam. Peeling również chłodzący, marka Hagi. Marka Hagi ma rozgrzewający z gałką muszkatołową na jesień i zimę, w takim z pomarańczową etykietą. Ma fioletowy, który jest uniwersalny, cudowny i kocham go. I ma wersję chłodzącą, również z mentolem, właśnie na lato. I to wygląda w ten sposób. Mamy tutaj chyba kiwi, tak mi się wydaje, pestki kiwi. Naturalny skrab do ciała z olejem konopnym i makadamia. Ale coś mi się tutaj też kojarzy. To jest peeling cukrowy. Aha, nie, to są ziarna maku, przepraszam. Olej słonecznikowy, olej kokosowy. To jest peeling, który Wam natłuści skórę, ale ona nie jest aż taka usmarowana w maśle, jak go, że tak powiem, jak go spłuczecie, ale jest troszeczkę tłuściutka. Natomiast przez to, że to jest chyba taka konsystencja właśnie bardziej tłusta, to przez bardzo długi czas ta mięta jakby nie odparowuje. Tak mi się wydaje, tak na logikę, nie wiem, nie jestem chemikiem, ale wydaje mi się, że trudniej jest odparować, jak coś jest, że tak powiem, zawieszone w cięższej konsystencji, nie? Tak na chłopski rozum. I ten peeling też cudownie chłodzi, słuchajcie. Myjecie się, robicie ten peeling, spłukujecie, oklepujecie się ręcznikiem i chłodzi, chłodzi. A co jest najlepsze, to on też, jak właśnie zakręcicie wodę pod prysznicem, i zaczynacie robić peeling, bardzo mocno czuć tą miętę, też takie, ten mentol, on się aż wgryza. Zapach jest taki, nie wiem czemu, ale mi się to z kiwi kojarzy bardzo. Lekko słodkawy, właśnie czuć tą taką mentolową świeżość, bardzo fajny też kosmetyk. Tak, także to też Wam polecam, można czasem dopaść na jakichś promocjach, ja zwykle tylko na promocjach kupuję, także mam to opakowanie i mam jeszcze jedno, jak są właśnie takie bardzo gorące dni, bardzo gorące wieczory, to lubię się tak, wiecie, sobie zmentolować się. I wczoraj na przykład było mi bardzo gorąco, więc zrobiłam sobie najpierw żel pod prysznic ten, użyłam tego żelu pod prysznic, a później nałożyłam jeszcze ten ogórkowy
tutaj jogurt do ciała i było mi tak fajnie, chłodno. Dlatego chciałam bardzo, wiem, że ten film pewnie nie będzie się cieszył jakimś zainteresowaniem, ale tak bardzo chciałam się z Wami podzielić tym przyjemnym chłodem i tak jakby wesprzeć Was w te gorące temperatury i namówić do zakupów. Tym razem Was namawiam. Jak potrzebujecie się schłodzić, to naprawdę tu Wam pokazuję sztosiki. Głupie to zabrzmiało, cringe'owo, no ale dobra. I jeszcze jedna rzecz, którą tutaj mam, którą dosłownie dzisiaj przetestowałam na własnej nodze w innym filmie, który zobaczycie później po prostu. I jeszcze sobie dam. To jest krem do stóp i nóg z marki Yope. Chłodzący, ale to chłodzenie tutaj jest takie krótkie, krótkotrwałe, ale też pokazuję, bo mam, bo znam. Naturalny naprawczy krem chłodzący do nóg i stóp, koi i nadaje lekkości. Woda termalna, prebiotyki, Agnieszka lubi to, i postbiotyki. Jop, wypoczęte stopy. Tak się to nazywa, wypoczęte stopy. No, czuję chłodzenie, teraz sobie dałam na udo, także jeszcze taki kremik jest. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, której ja używałam 20 lat temu na studiach i ona w dalszym ciągu jest, natomiast ja jej nie mam, to Wam mogę od razu powiedzieć. Jest to krem na, nie krem, taki żel do stóp i nóg. Dawniej był w takim fioletowym, takim jakby buteleczce przeźroczystej z Yves Rocher, a teraz jak sprawdzałam, to chyba jest w tubce. Jakiś taki żel do ociężałych nóg czy ociężałych stóp, on też niesamowicie chłodził, bo ja pamiętam, używałam opakowanie za opakowaniem, jak byłam na studiach. Miałam takie problemy dawno, dawno temu, ale to było związane po prostu z gospodarką hormonalną. Potem nie miałam w ogóle czegoś takiego, przeszło mi. Także tak, ten chłodzi, przyjemnie chłodzi. Próbowałam go używać do stóp, ale na stopach nie czułam chłodzenia, natomiast czuję tutaj teraz na udzie, więc... Tak na dobrą sprawę, można by i pewnie do całego ciała tego użyć, jakby co. Tak, i to z Yves Rocher, tutaj gdzieś Wam się pokazuje opakowanie. To są kosmetyki, które znam, których używam. I teraz prośba bardzo duża do Was, jeżeli znacie jakieś kosmetyki, napiszcie proszę w komentarzach, zróbmy taką listę. Będę Wam bardzo wdzięczna, ja i myślę, że wiele innych osób, bo być może są kosmetyki tańsze, są kosmetyki, już gdzieś mi ktoś kiedyś pisał jakiś komentarz też o jakimś żelu pod prysznic, ale ja w tym momencie nie pamiętam, więc jak znacie chłodzące kosmetyki, takie idealne na lato, napiszcie po prostu. Napiszcie, niech to będzie pomocne dla osób, które trafią na ten film i również dla mnie, nie ukrywam. No bo na przykład żel pod prysznic z Ritualsa, no jest to wyższe, jakby nie było półka cenowa. Body Shop też nie jest tak hiper łatwo dostępny, też te ceny są troszeczkę wyższe. Heimisch również, no Hagi, no też. No tak naprawdę wszystkie te rzeczy są, nie są to takie stricte drogeryjne. Jeżeli znacie jakieś taniożki drogeryjne, ale droższe też, ja chętnie, że tak powiem, poczytam, no to napiszcie po prostu w komentarzach. Mam nadzieję, że ten krótki tak naprawdę film był dla Was przede wszystkim pomocny. Teraz zróbmy test. Jest ok, ale wiecie co, ja mam dzisiaj na twarzy Charlotte Tilbury, ten setting spray i on generalnie, co by na niego nie psiknąć, to on to dobrze znosi i twarz i tak jest w fajnym stanie. Więc przy tym, co mam na twarzy, przy tym setting sprayu z Charlotte, spoko. Wszystko jest idealnie. Twarz jest idealna, mogę używać tego rzeczywiście jako mgiełki, tylko muszę przelać. Tak, także teraz już kończymy, bo bym zapomniała, już się zaplułam, bo bym zapomniała o tym podsumowaniu. Widzimy się w kolejnym filmie, pa!